Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium biblijnym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam serdecznie na studium, które nosi tytuł Paweł, jego misja i przesłanie. W dzisiejszym nagraniu udział ze mną wezmą trzy osoby. Chciałbym je teraz przedstawić. Jest z nami Mirosław, Karolina i Leszek. A ja nazywam się Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, zgodnie z naszą tradycją, będziemy chcieli wpierw wspólnie modlić się do Pana Boga o błogosławieństwo. Bardzo proszę. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam możliwość, żebyśmy otwierali Twoje Słowo. I prosimy Cię teraz o błogosławieństwo, o Ducha Świętego, aby przez nas przemawiał, abyś dawał nam mądre myśli, żeby wszystkie te słowa, które będziemy kierować, były zrozumiałe dla innych i żeby mogły przynieść otuchę i nadzieję. Dziękujemy Ci za to wszystko i prosimy o dalszą opiekę i błogosławieństwo. Amen. 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 Apostoł Paweł. Dlaczego właśnie apostoł Paweł? Dlaczego to właśnie ten człowiek został wybrany przez Pana Boga, aby zostać kimś, kogo dzisiaj nazywamy apostołem narodów? Kimś, kto wydaje się spełnił swoje zadanie, dlatego że przecież dzięki niemu dzisiaj tutaj się spotykamy. Kim ten człowiek tak naprawdę był? Można oczywiście udzielić bardzo wielu różnych odpowiedzi na to pytanie. Natomiast z punktu widzenia naszego studium dzisiejszego wydaje się, że ważne jest to, że apostoł Paweł był człowiekiem, który w jakiś sposób przekraczał kultury. Był człowiekiem, który z jednej strony był Żydem, wywodził się ze swojego narodu, był świetnie wykształcony jako faryzeusz. A z drugiej strony był człowiekiem znającym kulturę obcą, kulturę żydowskiej, dlatego że mieszkał w diasporze. A więc z jednej strony znał to centrum kultury żydowskiej, to co jest najważniejsze, to nauczanie tradycyjne. Miał bardzo dobrego nauczyciela, Gamaliela. Z drugiej strony był nauczony tego, jak żyją ludzie, co ich interesuje, w jaki sposób myślą ci, którzy nie mają nic wspólnego z judaizmem. Są po prostu ludźmi, którzy są inni. Ta umiejętność postrzegania jakby poprzez kultury jest rzeczą niezwykle, wydaje się, istotną. Może to jest właśnie powód, dla którego apostoł Paweł okazał się osobą na tyle skuteczną w tym dziele, które otrzymał od Pana Boga. W każdym razie jest to temat, który dzisiaj będzie się przewijał przez nasze studium i chciałbym, żebyśmy nad nim się dzisiaj skupili, bo jest to rzecz niezwykle ciekawa. Apostoł Paweł w swoim nauczaniu miał do czynienia nie tylko z Żydami, ale też i z mieszkańcami innych narodów, innych kultur. To ciekawe, że zawsze miał im coś do powiedzenia. Ale pytanie, jak to robił, żeby do tych ludzi w jakiś sposób skuteczny dotrzeć? To rzeczywiście rzecz niełatwa. Chciałbym, żebyśmy czytali tekst, który jest napisany w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział i tam wiersze od 22 po 24. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków. Zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tutaj widać, że apostoł Paweł w jakiś sposób spisuje to, co jest najważniejsze w jego nauczaniu. Jego nauczanie jest w sumie bardzo proste. On chce uczyć Chrystusa, który został ukrzyżowany i który zmartwychwstał. Ale ma do czynienia z ludźmi, którzy niekoniecznie chcą go słuchać albo niekoniecznie są w stanie go pojąć. A więc pytanie, dlaczego Grecy i Żydzi byli takimi trudnymi odbiorcami? Co takiego w jakiś sposób sprawiało, że apostoł Paweł musiał myśleć,
w jaki sposób do nich dotrzeć. To chyba wynikało z pewnych narostów, czy powiedzielibyśmy z pewnego podejścia do kwestii osoby Mesjasza. Dla przeciętnego Żyda kojarzenie Mesjasza z kimś, kto kończy życie na krzyżu jak zwykły przestępca, było nie do pogodzenia z tym, w jaki sposób wyobrażali sobie Mesjasz. Stąd też apostoł Paweł w jednym miejscu powie, że dla Żydów Chrystus pozostaje zgorszeniem. Sam Chrystus też mówił wprost do Żydów, iż domagają się znaków. Niemniej jednak jakby odwracał uwagę od znaków, wskazywał na swoje mesjańskie powołanie i na tym budował swoją własną tożsamość, swój autorytet. I myślę, że dla apostoła Pawła nie było rzeczą łatwą przekonać Żyda, że ten, który kończy na krzyżu, jest ich wybawicielem, jest ich mesjaszem i jest tym, na kogo czekają, w kim mogą złożyć nadzieję. To była jedna z barier. Natomiast ta druga, jeśli mówimy o świecie pogańskim, świecie greckim, miała nieco inny charakter, ale pewnie do tego dojdziemy. Tak. No wiadomo, że dla pogan cała tradycja judaistyczna była całkowicie obca. Tam nawet koncepcja Pana Boga była zupełnie inna. Był to Bóg niejako bardziej odległy, Bóg mniej aktywny, Bóg bardziej oddzielony. Ale nie to jest istotne chyba w tym tekście, bo najważniejsze jest to, że apostoł Paweł zdaje się w nim podkreślać, że Ewangelia z jednej strony może być kierowana do wszystkich. To nie podział kulturowy czy też etniczny jest najważniejszy. Tylko, no właśnie, co jest najważniejsze? Na co ten tekst wskazuje w jego drugiej części? Co się liczy, jeżeli chodzi o tą kwestię Ewangelii? Tutaj w 24 wersecie jest powiedziane, że zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Paweł tutaj łączy te dwie rzeczy. Chrystus przemawiał też przez słowa, które były mądre i które miały takie znaczenie, ale także przemawiał z mocą, ujawniał tą moc. Czynił cuda i czynił znaki. Czyli w Chrystusie nie było przeniesienia środka ciężkości na jedną ze stron, ale on to wszystko balansował. I Paweł to właśnie tutaj w tym tekście podkreśla. Dziękuję bardzo. Możemy się wiele nauczyć od Pawła, jeżeli chodzi o misję docierania do ludzi. Apostoł Paweł zwracał uwagę na to, do kogo mówi. Tak. Dostosowując słowa do danej grupy osób. I tak tutaj, w tych tekstach, które przeczytaliśmy z pierwszego Koryntów, z pierwszego rozdziału, no mówią o tym, że te kultury były różne. W inny sposób wyobrażali sobie, co Bóg może dla nich zrobić. Tak. Jaka jest ta dobra nowina? Wiemy, że dobra nowina jest jedna. Tak. Niemniej jednak oczekiwania wynikające z kultury były różne. Czy też pogan, czy Żydów. Tak. A zatem apostoł Paweł wiedział, co chce przekazać. Wiedział o tym, że ten skarb nauczania o Chrystusie jest najważniejszy, ale wiedział też, że ci, którzy są odbiorcami, najprawdopodobniej gdyby przekazał im to wprost, nie byliby gotowi albo tego zaakceptować, albo nawet tego pojąć. A więc musiał w jakiś sposób podejść do nich w sposób inteligentny. No więc popatrzmy bardziej może, bardziej praktycznie. Co apostoł Paweł robił, żeby dotrzeć do Żydów? A co robił, żeby dotrzeć do pogan? Czy negował ich kulturę? Znał świetnie jedną i drugą. No, w jakiś sposób się nawet utożsamia z którą żydowską jako Żyd, prawda? Ale pytanie, co robił w takim razie? Jak do nich przemawiał? No, apostoł Paweł na pewno nie rzucał jakichś rozumowych haczyków. Na pewno nie były to dywagacje gdzieś zawieszone pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami znanych starożytnych filozofów, aczkolwiek w swojej retoryce na takich się powoływał. Tak, zgadza się. Niemniej jednak Paweł wiedział, że Grecy to ludzie o logicznym sposobie myślenia. Wiedział, że granie na uczuciach Greków jest niemożliwe. Dla nich Bóg był zawsze odarty z uczuć. Ich bogowie to nie bogowie przejmujący się losami swoich poddanych. Tak. To bogowie wyważeni, racjonalni. I Paweł wie, że dotrzeć do tych ludzi nie będzie mu łatwo. Wie, że dla Greka przedstawienie Boga pełnego sympatii, empatii, dobroci, litości jest nie do zaakceptowania. Tak. Dlatego, że jeśli byłoby do zaakceptowania, to znaczy, że Grek może wpływać na uczucia Boga. Tak. Może kierować jego postawą.
A więc jakich użyje metod ten znakomity retor, aby przekonać tak myślącego Greka, że ten Bóg jest. Tak. On wchodzi w nasze życie, on podejmuje drogę razem z człowiekiem. Stąd też apostoł Paweł użył kilku znakomitych zwrotów, o których powiemy za chwileczkę w Dziejach Apostolskich. Tak. Na pewno apostoł Paweł też odnosił się do Boga jako kogoś, kto jest na początku. Tak? Mówił o tym, że początek rzeczy wywodzi się od Boga, że Bóg jest stworzycielem. Mówił też o tym, że Bóg jest tym, który w jakiś sposób na końcu może człowieka uratować. To jeżeli chodzi o pogan. Jeżeli chodzi o Żydów, jest bardzo dużo przykładów apostoła Pawła, który powołuje się na historię, tak, na tradycję żydowską. Mówi o ważnych zdarzeniach, przy czym jednocześnie stara się wskazać właściwe znaczenie albo interpretację tego, co było w taki, a nie inny sposób rozumiane przez Żydów i odnosi to do rzeczywistości chrystusowej. Cel jest zawsze ten sam, aby dotrzeć do tych, którzy nie wszystko są w stanie zrozumieć albo nie chcą zrozumieć, w taki sposób, żeby byli w stanie na podstawie pewnych przykładów to przyjąć lub zrozumieć. Ja chciałbym zwrócić uwagę w swoim nauczaniu. Mhm. Apostoł Paweł posługiwał się podobny sposób docierał do ludzi, jak robił to Chrystus. Tak. Chrystus podawał przykłady z życia obrazujące choćby jak Królestwo Boże ma wyglądać, czy też jak powinno wyglądać nasze życie, na przykładach, które były bardzo znane osobom, które, do których mówił. I apostoł Paweł robił to samo. Czyli jak mówi na przykład do Greków, to używał tutaj takich porównań jak na przykład do sportowca, że nasze życie takie to duchowe powinno właśnie tak wyglądać. Nie? Tak, tak. Które pewne poświęcenia, pewne zaangażowania, które umożliwi osiągnięcie celu. I mówił też o powszechnej takiej rzeczy, która niemalże w każdej kulturze występuje, bo wiadomo, że nasza tutaj historia ludzi to jest historia wojen, czyli wojsko jest takim nieodłącznym elementem, o które każdy wie. Nie tak dobrze było znane wyposażenie żołnierza w tamtych czasach. I tutaj Paweł, choćby liście do Efezjan w 6 rozdziale, daje porównania do tego. Tak. Nie wiem, możemy sobie nawet przeczytać właśnie ten 6 rozdział, kilka wersetów z listu do Efezjan, 6 rozdział i ten werset od 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężną moc Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego też weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przeodziawszy pancerz sprawiedliwości i ubówszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I tu jest dalej poszczególne elementy zbroi wymienione i przyrównane do tych elementów, które potrzebujemy, by toczyć właściwy bój w naszym życiu. Tak. To jest bardzo ciekawe też już przy tym temacie, że apostoł Paweł nie stroni od stosowania tego, co byśmy dzisiaj nazwali elementami retoryki. Nie boi się tego robić, wprost przeciwnie. Widać nawet w jego listach, to są w końcu listy, prawda? Że stara się przekonać swoich odbiorców. No, to jest jeden z bardzo dobrych przykładów. Militaria, nie wszyscy się tym interesują, ale akurat to były takie czasy, kiedy żołnierze byli właściwie wszędzie i taki język miał swoje rzeczywiście przesłanie. Każdy rozumiał, kim są ci żołnierze, w jaki sposób trzeba walczyć. Jest więcej przykładów, popatrzmy na kilka innych tekstów. Pisze list do Koryntian, 9 rozdział i tam wiersze od 24 po 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Pytanie, dlaczego apostoł Paweł posługuje się językiem sportu? No tutaj w tym miejscu padły dwa. Bieg
bicie, prawda, boks tak zwany, można by powiedzieć, więc jest sport kontaktowy. Dlaczego apostoł Paweł posługuje się takimi porównaniami? To pierwsze jeszcze jest do przyjęcia, to drugie jest nieco szokujące. Mamy też przykłady drugi Tymoteusza 2:5, gdzie jest mowa o zapasach. Już tego nie będziemy czytać, ale pytanie, dlaczego właśnie takimi przykładami się posługuje apostoł Paweł, kiedy no jest w, czy to jest Efes, czy pisze do Koryntian, do ludzi z tej właśnie kultury? Dla Greków kult ciała czy kult piękna był bardzo ważny. Mhm. Przykładali do tego wielką wagę, do tego, żeby dbać o swoje ciało i żeby je pielęgniować i żeby je ćwiczyć. I to był od najmłodszych lat jakby element ich wychowania i kultury. Dbanie o siebie, dbanie o swoje ciało było takim wyrazem szacunku i też pokazaniem właśnie, też zwróceniem uwagi na ich wartości. I Paweł jakby tutaj pokazuje, że ten kierunek ma też wyższą wartość, że nie chodzi tylko o dbanie o ciało w tym naszym codziennym życiu, ale przyrównał właśnie dbanie o sprawność do dbania o sprawności naszej w rozwoju chrześcijańskim. I to jest akurat osobiście uważam bardzo ważne, ponieważ bardzo często chrześcijanie zatrzymują się na takim pojęciu, że skoro już jestem zbawiony, to teraz mogę się rozłożyć, czekać, aż Pan Bóg wszystko za mnie zrobi. Tak. Natomiast Paweł to podkreśla i w Biblii jest to wielokrotnie podkreślane, że nasze życie chrześcijańskie jest aktywne, jest biegiem, jest czymś, w co się musimy w pełni zaangażować, po to, żeby dojść do celu. I nie możemy się zatrzymać i położyć na jakimś tam naszym etapie, bo nie osiągniemy kolejnego etapu. I o ile człowiek jest w stanie zaangażować się w jakieś tam właśnie doczesne dbanie o swoje ciało, bo pójdzie na siłownię, będzie pływał, będzie trenował, będzie się odpowiednio ubierał, będzie odpowiednio jadł, żeby zadbał o swoją sylwetkę, to jest dziwne, że w życiu duchowym jest człowiekowi bardzo trudno zadbać o to. Jakby nie może sobie tego przełożyć. A Paweł to bardzo dobrze właśnie pokazuje, że życie duchowe jest o wiele ważniejsze niż życie fizyczne i tyle wysiłku, ile wkładamy w życie fizyczne, powinniśmy tak samo włożyć w życie duchowe. Ja myślę też, że w tym poszukiwaniu metod docierania do współczesnego człowieka, w różnych kulturach, w których przyszło nam żyć, mamy zmieniające się kultury. W zasadzie jedno pokolenie jest świadkiem wielu zmian. Warto poszukać pewnych zastosowań pawłowych. Popatrzcie, że inaczej Paweł przemawiał do mędrców na Areopagu. Tak. Owszem, używał pewnych figur retorycznych, pewnych zastosowanych przez niego też i form przekazu, ale też mówił do ludzi prostych. Można powiedzieć, że w pewnym momencie Paweł zmęczył się tym rodzajem mówienia. Mhm. Zauważył, iż w zasadzie sposób przekazu, jaki się angażuje, nie odnosi sukcesu. Mhm. Wreszcie powie o czymś takim, że postanawiam o niczym więcej nie mówić i w taki sposób, i tylko o tym, jak właśnie o Chrystusie ukrzyżowanym. Oczywiście nie neguję tego, co robił Paweł dotychczas, bo do pewnej warstwy ludzi trzeba mówić ich językiem, zrozumiałym. Ale na dłuższą metę okazało się to nieskuteczne. Tym bardziej, że do chrześcijaństwa przybywali ludzie raczej prości. Nieliczni pochodzili z tych warstw społecznych bardziej oczytanych, bardziej wykształconych. Mhm. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że i my dzisiaj w tym przekazie orędzia musimy znaleźć sposób docierania do ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej niż tak, ludzie myśleli w tamtym czasach. A no właśnie, to jest bardzo istotne. Warto by się w tym miejscu zastanowić, to, o czym już w zasadzie na samym początku też poniekąd żeśmy zaczęli już mówić, to jest o tym, dlaczego właśnie to nie ci wykształceni byli gotowi na to, żeby pójść za tym, co Paweł im przyniósł. Przyniósł im dobrą nowinę i umiał im to też i ładnie wyłożyć. A jednak skutek tego nie był taki, jaki by oczekiwał, że tam tysiące się nawracały. Było to kilka osób, być może też i znamienitych, jak to czytamy w tych dziejach apostolskich. Niemniej jednak nie były to jakiś duży oddźwięk. Więc na czym tutaj, na co właśnie taką zwrócił uwagę, że ludzie, jeżeli są, mają już ukierunkowanie na coś, to ciężko zmienić ich kierunek. Tak.
jak są już mają zapatrzeni są w jedną jakąś ideę, to później zmienić to jest trudno. Ludzie tacy mniej wykształceni, którzy nie wiedzą za bardzo może o jakichś wielkich ideach, które mogliby w swoim życiu po prostu stosować, to im łatwiej przyjąć po prostu te, które Paweł im przyniósł. Ale ja przepraszam, ale czy my w ten sposób dezawuujemy znaczenie wykształcenia? Bo chyba właśnie, nie. Bo tak. Niemniej jednak przeszkadza. No właśnie, czy nam to przeszkadzało? Paweł? Tak, proszę bardzo. Mamy się za ludzi wykształconych. A jednak nie mieliśmy problemów z przyjęciem Ewangelii. Więc pogódźmy te rzeczy. Oczywiście ja nie chciałem negować wartości wykształcenia, które nie jest nie tylko wizytówką, ale jest monetą tego świata. Jest monetą tego świata. Jak dotrzeć do tej i do tej warstwy ludzi? Ale wydaje się, że apostoł Paweł może nie zawsze, to nie byłoby dobre słowo, umiał, ale jakby życie zmuszało go do tego, żeby znaleźć jakąś zdrową, rozsądną równowagę w tym wszystkim. Dlatego, że on na początku jakby przechodził od ekstremów do ekstremów. Tam starał się dotrzeć jakimiś takimi intelektualnymi wywodami na Areopagu. Potem przeniósł się do Koryntian, gdzie potem mamy świadectwo w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian, że się śmiano z niego, że takim prostym językiem to słowo przekazywał. No ale znowu czytamy jego listy, a jego listy czasami bywają dziełami retoryki. A więc był też człowiekiem, który na przykład pisząc list do Rzymian, pisał do ludzi, którzy go nie znali, tak? Jeszcze nie był w Rzymie, chciał do nich dotrzeć, no i tam się sięga jakby szczytów swoich umiejętności, prawda, jako pisarz. Więc wydaje się, że w tym wszystkim jest jakiś głębszy sens. W każdym razie wydaje się, że apostoł Paweł pokazuje, że jeżeli człowiek jest szczery, no Pan Bóg będzie go wspierał w tych takich w tych staraniach, które czasami są słabe, bo nie potrafi. Tak samo jak on w Koryncie nie potrafił. Ale jeżeli są ludzie, do których można w jakiś sposób inteligentny dotrzeć, stosując jakieś tam no, ich kulturę, prawda, ich obraz, który im pomoże zobaczyć coś, czego nie chcą zobaczyć albo czego nie widzą, to powinniśmy to w miarę naszych skromnych możliwości zrobić. Ja myślę, że warto skorzystać z pewnego doświadczenia, jakie stosował William Carey. William Carey był wielkim misjonarzem, który, można powiedzieć, zapoczątkował misję chrześcijańską pozaeuropejską. Mhm. I Carey rozpoczął swoją pracę w Indiach, ale Carey działał nieco inaczej. Carey przyglądał się tamtej kulturze, obserwował ją. Poświęcił kilkadziesiąt lat na zapoznanie się z ich językiem, zwyczajami. A więc zobaczcie, wszedł w to środowisko. Ja sądzę, że warto nieraz może wejść w to środowisko, posłuchać, jak ludzie mówią. Powiem wam taki przykład. Ja byłem misjonarzem przez kilka lat. Pracowałem w kilku częściach naszego kraju. Kiedy pracowałem na Śląsku, poznałem mentalność tamtych ludzi. Kiedy pracowałem na wschodzie Polski, poznałem nie tylko ich akcenty, ale ich podejście do prostych, oczywistych spraw. Potrzebowałem odrobiny czasu, aby wczuć się w ich sposób myślenia, wejść w ich buty. Wierzcie mi, ile razy przygotowywałem przemówienia czy jakieś wystąpienia, to często nawet posługiwałem się gwarą tych ludzi. Czasami uciekałem się do znanych im przykładów, po to, aby móc nadawać na podobnych falach. To samo zauważam u apostoła Pawła. Na pewno chrześcijaństwo pierwszego wieku to nie było chrześcijaństwo samych tylko niewolników. W Biblii znajdziemy przykłady, że nawet ludzie z uprzywilejowanych warstw społecznych stawali się chrześcijanami. Tak. I to jest ta sztuka docierania do różnych ludzi z tym samym przekazem. Tak. No wiadomo, że język, symbolika to są bardzo istotne rzeczy. Gdybyśmy dzisiaj czytali, tutaj leży Biblia Brzeska, gdybyśmy dzisiaj czytali ten język, XVI-wieczny język, to nikt by tego właściwie prawie nie zrozumiał. Nie da się, prawda? Trzeba jednak patrzeć na to, żeby to podać w języku strawnym, ale z drugiej strony, żeby nie popełnić czegoś, co się nazywa profanum, żeby nie sprofanować tego, co jest święte, prawda? Że gdzieś jest jakaś granica, no pewnych rzeczy chrześcijanom nie wypada po prostu robić. To można nazywać chrześcijaństwem, ale to już nie jest wtedy chrześcijaństwo. Idziemy dalej. Apostoł Paweł pisał bardzo dużo o prawie. Mamy 130 razy słowo prawo, które się pojawia w jego pismach.
Potem jeszcze Łukasz w Dziejach Apostolskich też o tym wspomina, kiedy mówi o tym, co robił apostoł Paweł. I z tego wynika sporo nieporozumienia, bo jak wiecie, świat chrześcijański jest nieco podzielony. Jedni rozumieją tą naukę o prawie apostoła Pawła, tak, drudzy inaczej. Ciekawe jest to, że w czasach, kiedy apostoł Paweł sam te rzeczy głosił i pisał, też było pewne nieporozumienie. I apostoł Paweł też chciał pewne rzeczy wyjaśnić. Nie do końca, wydaje się, chyba chrześcijanie zawsze rozumieją, że to, co czytamy, to są listy. To są dzieła, które apostoł Paweł pisał po to, żeby kogoś przekonać. Prawda? To też trzeba brać pod uwagę. Ale popatrzmy, co czy ta jego nauka o prawie rzeczywiście jest taka pozwalająca na szeroką interpretację. Wydaje się, że raczej nie. Że Paweł dosyć dokładnie oddzielał to, co postrzegał jako prawo święte, moralne, od tego, co postrzegał jako prawo może nieświęte, tak to nazwijmy. Prawo, które zostało owszem nadane po to, żeby człowiek z niego korzystał przez Pana Boga, ale nie w takich samych kategoriach. Odczytajmy może kilka tekstów. List do Rzymian, 7 rozdział i tam wiersze 6 i 7. To poprosiłbym ciebie, Leszku. Potem mamy pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział i 19 wiersz. Poprosiłbym ciebie, Karolino, o ten fragment. Dobrze. I potem jeszcze 2:21 do 24 z listu do Rzymian. Ale to za chwileczkę. Wpierw te dwa. Teraz zaś prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 7, werset 19. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Dobrze, jak na tle tych dwóch krótkich fragmentów można powiedzieć, jak apostoł Paweł nauczał, jeżeli chodzi o prawo Boże, tak? 10 przykazań. To może ja dołączę jeszcze jeden tekst z trzeciego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian i tam werset 31, też czytam z Biblii Tysiąclecia. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustanawiamy. Tak. Ja myślę, że z pojęciem prawa w ogóle spotykamy się bardzo często na kartach Pisma Świętego. To jest temat przewijający się niemal przez każdy rozdział listów apostoła Pawła z kolei. Tymczasem jednak warto poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Paweł nawiązuje do prawa. Mhm. Czy prawo było potrzebne Żydom, judeochrześcijanom, czy było potrzebne poganom? Sądzę, że tak jak nauka o tym, kim jest Chrystus, że On jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka, że On gwarantuje wszystko, że bez Chrystusa życie w zasadzie staje się zmierzaniem ku śmierci, niczym więcej. Tak i prawo w rozumieniu Pawła ma istotną rolę do odegrania. To, co było powiedziane przed chwilą, Leszku, że Paweł porządkuje pewne rzeczy. Oczywiście w tym zagmatwanym świecie pojęć teologicznych apostoł Paweł stawia na właściwym miejscu prawo, jego rolę. Jeżeli mówi o miłości, to mówi o niej tak pięknie w liście do Koryntian, że nawet nazywa ją czymś, co nigdy nie przeminie. A kiedy mówi o prawie, mówi w podobny sposób. A więc ta sztuka łączenia Ewangelii z prawem w nauczaniu apostolskim, w nauczaniu Pawła, miała ważne znaczenie, ponieważ chroniła przed pojmowaniem łaski w sposób nazbyt lekki, przed takim nieprzemyślanym przyjmowaniem chrześcijaństwa, bez odpowiedzialności, a zarazem była gwarantem chroniącym przed legalizmem, przed pójściem w uczynkowość. Tak. To, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. Czyli Paweł nie jest tu legalistą. Paweł nie stwarza problemów swoim odbiorcom. Paweł mówi tak, Chrystus na pierwszym miejscu i tylko On. On, pochodnia narodów. Dla Niego jesteśmy gotowi oddać wszystko i Jemu się poświęcić. Ale nie zapominajcie o prawie, które było w Jego sercu i które cechuje ludzi wierzących. No, współczesny człowiek, apostołowi Pawłowi, szczególnie Żyd, miał takie bardzo szerokie pojęcie, jak gdyby prawa, wynikało z tego, że Żydzi przyjmowali całą Torę jako wyznacznik ich życia, czyli to prawo.
Natomiast apostoł Paweł tutaj już porządkuje to, że to były pewne symbole. Tak. Teraz mamy już rzeczywistość, więc tak. One już się wypełniły i nie mają znaczenia. Natomiast pewne fragmenty prawa jak najbardziej, czyli te podstawowe takie, które nazywamy może teraz współcześnie ogólnie prawem moralnym, czyli nie kradnij, nie zabijaj, nie pożądaj i tak dalej, i tak dalej. Tak. To jest właśnie te 10 przykazań. I tutaj widzimy, że nauczanie Pawła jest identyczne z nauczaniem Chrystusowym, który nie przyszedł znieść prawo, ale je wypełnić, pokazać jej jego właściwe znaczenie. Tak. I to samo robi apostoł Paweł. Tak, a wypełnić prawo to nie znaczy wykonać i zakończyć, tylko je w jakiś sposób podkreślić jego wartość, prawda? Pokazać, że jest to coś, co nie przemija. Łaska jest rzeczą niezbędną po to, żeby człowiek mógł w ogóle mówić o zbawieniu. Co nie znaczy też, że prawo jest nieistotne. Na dowód tego zajrzymy jeszcze do ostatniego tekstu. Drugi rozdział listu do Rzymian i tam 21 po 24 wiersz jest to ujęte bardzo praktycznie. Rzymian 2, od 21 po 24. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. W tym miejscu widać, że apostoł Paweł mówi, nawet ktoś, kto przyjmuje łaskę, prawda? Czyli wie, że będzie zbawiony z łaski, nie powinien tego prawa, które jest w końcu święte, prawda? Nie powinien tego prawa lekceważyć. Myślę, że warto do tych naszych jakby prób odczytania przekazu Pawła, ale też i przekazu, jakim powinniśmy stosować dzisiaj, dodać również i takie spostrzeżenie, że w katechezie apostoła Pawła było miejsce przede wszystkim na pokazanie Chrystusa. Mhm. To po pierwsze. Wywyższenie Go. Tak. Zwrócenie uwagi na Jego związki z zapowiedziami Starego Testamentu. Pokazanie, że On jest odpowiedzią na największe tęsknoty ludzkie, ale również postawienie we właściwym miejscu roli prawa. Tak. Myślę, że i również po to, aby życie chrześcijańskie mogło trzymać się pewnych norm. Dlatego, że spotkaliśmy się z pojęciem tak zwanej taniej łaski. Tak. Łaska nigdy nie jest tania. Łaska była kupiona śmiercią Zbawiciela. My możemy ją zamieniać w coś bardzo taniego, w coś, do czego podchodzimy z nonszalancją. I Paweł nigdy chyba też nie przeteologizowywał swoich wypowiedzi, kiedy mówił do ludzi prostych. Mhm. Używał przykładów, o których powiedzieliśmy, aby były zrozumiałe i odbierane przez współczesnych mu odbiorców. Niech nasze przesłanie, niech nasz rodzaj przemawiania będzie również taki. Niech on dociera do ludzi, którzy dzisiaj, można powiedzieć, są zagubieni w różnych koncepcjach ideowych, w tym chaosie ideowym. Zobaczcie, my mamy mnóstwo nauczycieli wokół. Każdy chce czegoś nauczyć. Coraz mniej słuchaczy. Dlatego przestaliśmy wierzyć różnym głosom. A jednak to, co nas pociąga, to, co sprawia, że chrześcijaństwo jest na ustach mimo wszystko 1/5 ludzkości po 2000 lat, że chrześcijaństwo jest obecne na całym świecie, świadczy o tym, że to proste chrześcijańskie orędzie się nie zdezaktualizowało. Trzeba je przekazywać w sposób adekwatny do kultury i czasów, w których żyjemy. A propos tego prostego przekazu, przejdźmy do sedna naszego dzisiejszego studium, bo tak naprawdę apostoł Paweł dążył do tego, żeby głosić jedną rzecz najważniejszą, że wszystko mieści się w Chrystusie, tak? Postanowiłem, bowiem będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Żaden powód do chwały. I tutaj się apostoł Paweł przyznaje, ale mówi, to jest właśnie podstawa mojego nauczania. Ciekawe jest to, że zrozumienie prawdziwej wartości tego, co się stało na krzyżu, a potem co się stało dwa dni potem, kiedy Chrystus zmartwychwstał, przychodzi dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, czym jest tak naprawdę śmierć. Bo zrozumienie śmierci pozwala zrozumieć, czym jest błogosławieństwo życia. Popatrzmy na fragment pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału i tutaj kilka wierszy, ja może podam, które. To będzie wiersz 16, 17, a potem od 20
do 23. Dobrze? 16, 17 i od 20 do 23. Jeżeli mogę Cię, Karolina, proszę. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Żeby nie było wątpliwości, gdybyśmy się zatrzymali na wierszu 22, pomyślelibyśmy, no to jest tylko kwestia ożywienia, tak? Ale apostoł Paweł jest bardzo precyzyjny. W 23 wierszu mówi dokładnie, o co chodzi. A więc jeżeli jest zmartwychwstanie i Jezus Chrystus jest tym pierworodnym, tak? I mówi o oddaniu tego pierworództwa z łaski człowiekowi, to czym jest tak naprawdę ta śmierć? W rozumieniu Greków śmierć niejako przekreślała wszelkie rozliczenia, aczkolwiek istniało pojęcie jakiejś bliżej nieokreślonej egzystencji. Zaczęło się od Platona, potem Plotyna. Ojcowie chrześcijańscy, którzy przyjmowali, filozofowie greccy, którzy przyjmowali chrześcijaństwo, adaptowali tę koncepcję do nauki chrześcijańskiej. I gdzieś ta koncepcja istnienia niematerialnego pierwiastka, jakim miała być dusza, znalazła swoje miejsce w całej filozofii greckiej. A z czasem i w pierwszych wiekach usadowiła się w filozofii chrześcijańskiej, w teologii chrześcijańskiej. Zobaczmy, że apostoł Paweł w zasadzie w żadnym miejscu nie nawiązuje do tego. Paweł stawia jakby obraz przeciwny temu. Paweł mówi o zmartwychwstaniu, to co dobrze rozumieli Żydzi, choć nie wszyscy. Jednak zmartwychwstanie to nie wędrówka w cichym, głuchym, pustym, nieznanym Szeolu. Tak. Ale to też nie wędrówka dusz. To połączenie pierwiastka duchowego i pierwiastka cielesnego. Coś, co będzie zapoczątkowane tylko i wyłącznie przez Chrystusa. A więc dla Pawła Bóg jest tylko nieśmiertelny, jak czytaliśmy. Nieśmiertelność jest darem Bożym. Nie rodzimy się z nieśmiertelnością. I wreszcie dla Pawła w wielu miejscach o tym czytamy, śmierć jest czymś w rodzaju snu, niebytem. Tak. I to właśnie było tym nowum dla chrześcijaństwa. To było to, co powodowało, że poganie zmieniali swoje podejście do życia. To napełniało ich wdzięcznością, radością. Nadawało im jakby nowego, pozwalało inaczej spojrzeć na ich własną przyszłość. I to porywało też. Tak, to bardzo ciekawe. Pierwszy Tymoteusza 6,16. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Apostoł Paweł mówi wprost, to jest jedyny nieśmiertelny. Tak? Czyli wszyscy ci, którzy teoretycznie mieliby mieć nieśmiertelną duszę, tak naprawdę są śmiertelni. No, nawet czy czytamy o tym też na kartach Starego Testamentu, że i dusza jest śmiertelna. Wprost jest to napisane. A więc wydaje się, że tutaj doszło do jakiego nieporozumienia. Tak jak niestety ze smutkiem to muszę stwierdzić, tradycja chrześcijańska zawiera w sobie wiele elementów pochodzenia niejudeo-chrześcijańskim. Tak się po prostu przyjęło. Jest to ewidentnie, wydaje się, jeden z nich. Ale przecież my nie musimy w to wierzyć. No, Biblia uczy inaczej. Prawda? I popatrzcie, jak czujemy się zabezpieczeni przed poglądami typu reinkarnacja, poglądami wstawiennictwo ludzi zmarłych, modlitwa do ludzi zmarłych. Spirytyzm na przykład. Cały spirytyzm w jego szerokim znaczeniu i tak dalej. Kult przodków, wieczne męki, cała koncepcja ruchu New Age i tak dalej, i tak dalej. Przed tym wszystkim chroni nas właściwe zrozumienie losów po śmierci, losów człowieka. I to też było włączone w nauczanie apostoła Pawła. A więc warto, byśmy o tym pamiętali, dając ludziom nadzieję. Nie tylko zabierając to, co mają, ale dając nadzieję na coś piękniejszego. Bo w końcu zmartwychwstanie, tak? Tak. To ma być dzień radości, kiedy wszyscy będą wzbudzeni.
do prawdziwego życia. Nie, no, jak można się cieszyć, jeżeli człowiek by żył bez tego ciężkiego ciała jako dusza, a potem miał być to ciało ponownie wtłoczone. To żadna przyjemność, prawda? Ja bardzo lubię tekst, który jest zapisany w Księdze Hioba. Przeczytam go w 19 rozdziale, tam werset 25 i kolejne, które przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Lecz ja wiem, że wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem mieszczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę, moje oczy go ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Tak. To jest niesamowite. No, Hiob, który przeszedł tak wiele, tak, jego ciało się rozpadało. On zdawał sobie sprawę, że w proch się obróci, ale on miał nadzieję, że w dniu ostatnim, kiedy to? No, kiedy Chrystus przyjdzie, tak, kiedy z martwych wzbudzi, on mu właśnie czekał na ten właśnie moment. I to jest kiedy? No, wiele lat jeszcze przed Chrystusem. Księga Hioba jest jedną z najstarszych ksiąg Biblii. No, apostoł Paweł prosto dowodzi, że gdyby nie było zmartwychwstania, całe życie chrześcijańskie opierałoby się na kłamstwie. To też 15 rozdział. Wszyscy uleglibyśmy jakiejś masowej hipnozie, jakiemuś zwiedzeniu. Stąd też wyraźnie podkreśla w swoich wypowiedziach, nie burzcie podstaw chrześcijaństwa, nie burzcie filarów Kościoła, nie burzcie fundamentów nauki Kościoła. Życie jest darem Boga, tak? Tak. Człowiek został stworzony do życia, tak, na początku. Nie ma czegoś pośredniego. To wszystko ma oczywiście sens i daje odpowiednią wartość temu, co Jezus uczynił na krzyżu, bo w końcu złożył swoje życie i powstał. To też o tym trzeba pamiętać. I kończąc, ostatni temat. Apostoł Paweł, jak patrzymy na jego sposób działania, był człowiekiem, który rzadko kiedy działał misyjnie w samotności. Zwykle miał kogoś z sobą, jedną, dwie osoby, zostawiał ludzi po różnych zborach, wydaje się, że ich szkolił, brał innych. No, jak się to przekłada na nasze pojęcie pracy tak zwanej misyjnej, czyli służby innym ludziom, prawda? Może niekoniecznie jest to dzieło, szczególnie dla ludzi, którzy są z tej kultury greckiej albo żydowskiej. Te dwa ekstrema, które przecież dzisiaj symbolicznie wciąż występują. Może powinniśmy właśnie patrzeć na to od tej strony. Trzeba właśnie też podkreślić, Paweł wiedział, że nie będzie żył wiecznie i że po nim trzeba, aby kolejne osoby jakby kontynuowały to dzieło. Dlatego, tak jak powiedziałeś, szkolił ludzi i faktycznie, kiedy zakładał zbory, to w tych zborach byli liderzy, którzy te zbory dalej prowadzili. I to jest też istotne w naszej pracy. Kiedy zaczynamy działać, kiedy zaczynamy prowadzić jakąś grupę, to musimy myśleć o powoływaniu następców. Ja miałam akurat takie doświadczenie, kiedy zakładałam drużynę harcerską, drużynę Pathfinder, to wiedziałam na samym początku, że muszę znaleźć ludzi, którzy będą razem ze mną pracować, że na pewno nie zrobię tego sama, a jednocześnie, że ci ludzie muszą też przygotowywać się do dalszej pracy po to, żeby móc szkolić innych. I w pewnym momencie oddałam nawet moją pracę komuś innemu po to, żeby druga osoba mogła dalej się rozwijać i dalej działać. I Paweł, kiedy kończył swoje życie, zakończył to też właśnie takimi słowami, że dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. Wypowiada to do swojego najbliższego współpracownika, jakim był Tymoteusz. I wielokrotnie też to podkreślał, że Tymoteusz pomimo młodego wieku był przygotowany do tego, żeby prowadzić zbór, żeby działać dalej. I Paweł, kiedy kończył życie, to miał taką pewność, że to nie zostało gdzieś pogrzebane, tylko to będzie dalej żyło. I w ten sposób działał Paweł, tak jak nauczył się tego od Chrystusa, ponieważ i Chrystus szkolił właśnie swoich współpracowników, swoich następców. Przykład ciągnie się już od czasów Mojżesza. Podział na grupy, podział na ludzi, którzy mieli zajmować się pomniejszymi problemami. Warto tutaj zwrócić uwagę też na sam koniec na to, że Kościół nie istnieje bez zdolnych liderów. I rolą liderów, rolą przywódców jest szukać własnych następców. Ilekroć byłem na misjach, pracowałem w różnych miejscach kraju, wypatrywałem takich ludzi godnych zaufania, jak apostoł Paweł ich nazwał w jednym z listów,
którzy mogliby tę pracę podjąć. To jest cecha dobrze wykonywanej pracy, pracy lidera grupy. W każdym razie, apostoł Paweł wiedział o tym, że dotarcie do tych symbolicznych Greków, Żydów, ludzi, którzy się posługują innym językiem niż my, inną kulturą, wymaga współpracy. Tego się nie da robić w samotności. Popełnił pewien błąd, uczył się w jakiś sposób też tego, jak tych ludzi dostrzegać, tych dobrych uczniów, bo wiadomo, że Jan Marek był to uczeń, który w jakiś sposób Pawła zawiódł. Paweł nie chciał z nim dalej pracować, ale na końcu czytamy w liście do Tymoteusza, że jednak się wszystko okazało dobre, że ten, który był cierpliwszy, Barnaba, który na początku uczył też Pawła, tego młodego chłopaka wykształcił na dobrego misjonarza. Bo Paweł, dodajmy do tego, jeśli powiedział, że żyje we mnie Chrystus, to myślę, że korzystał w dużej mierze z przykładów Chrystusa. A Chrystus nigdy nie miał żadnego człowieka jako bezwartościowej istoty. I to było centrum jego nauczania. Myślę, że niech to będzie centrum nauczania współczesnych przywódców, współczesnych kaznodziejów, mówców, jakkolwiek ich nazwiemy. Mówmy do szerokich kultur. Mówmy językiem zrozumiałym. I stawiamy na właściwym miejscu łaskę i prawo. Tak. Podnośmy znaczenie życia wiecznego i życia z Chrystusem, który gwarantuje wszystko, ale bądźmy wyrozumiali dla siebie. Tak. Wszyscy popełniamy błęd. Tak. Apostoł Paweł to człowiek, od którego myślę, że się dzisiaj możemy naprawdę sporo jeszcze uczyć w jego podejściu do innych ludzi, innych kultur i w tym, że rzeczywiście chciał głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ale jak to robić? Patrzył zawsze na swojego odbiorcę. Zawsze każdy człowiek to był dla niego nowy cel, o którym myślał nie jako jakiejś tam cząstce grupy, ale jako o jednostce. I myślę, że jest to wielka lekcja dla nas, lekcja pokory, ale też i lekcja taka instruktażowa, jak postępować, aby tą prawdziwą, czystą Ewangelię zanieść do innych. Będziemy się chcieli na koniec pomodlić. Bardzo proszę. Dobry nasz Panie i Ojcze, chcę Ci podziękować za te przykłady, które zostawiłeś nam w słowie swoim, abyśmy mogli uczyć się, jak w życiu mamy postępować, jak prowadzić naszą misję, abyśmy mogli docierać do ludzi. Przykład Pawła to jest przykład tego, jak człowiek ogromnie wykształcony, z dużą wiedzą, Ty potrafiłeś wykorzystać, choć czasami wiedza potrafi być też przeszkodą, by uwierzyć w Ciebie i w to, co Ty przygotowałeś i w sposób, w jaki chcesz zbawić człowieka. Twoje ręce się polecamy. Daj, aby Twój Duch otwierał nasze serca na te wszystkie prawdy, które Ty chcesz nam przekazywać. Każdego dnia dodawaj siły, byśmy mogli toczyć ten bój i dotrzeć do celu, którym jest życie z Tobą w Królestwie Twoim. A dziękujemy Ci za to wsparcie, które otrzymaliśmy i które jeszcze otrzymamy. Amen. Amen. Dziękuję za nasze dzisiejsze wspólne studium. Dziękuję też naszym odbiorcom i zapraszam już na kolejne studium za tydzień. A dzisiaj to wszystko. Pozdrawiamy i do zobaczenia.